Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019 roku. Na początku przypomnę, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym musi rezonować. Pod filmem jest link do strony, gdzie możecie sobie Państwo obliczyć swój znak ascendentalny. Jest on tak samo ważny jak główny znak słoneczny. I najlepiej radzę odsłuchać sobie oba znaki i wtedy z obu filmów wyciągniecie jakieś informacje, które ułożą się w całość, dadzą, że tak powiem, pogląd, jasność na daną sytuację, udzielą wskazówek, co zrobić, jakie podjąć kroki, jakie podjąć decyzje. Dobrze, to by było na tyle. Karty jak zwykle mam już potasowane, o czym wiecie. Teraz je przy Was tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych skorpionów w marcu się zadzieje. Z jaką energią wejdziecie w miesiąc marzec. Kochane skorpiony, już patrzymy. Siedem buław. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Jaka energia? Cztery denary. Wasze działania. Jakie kroki będziecie podejmować? Sześć denarów. Co odchodzi do przeszłości? Wisielec. Już zastój jest za Wami, kochani. Coś się ruszy wreszcie. Co macie w głowie? Co planujecie? Analizujecie? Jakieś przemyślenia, analizy, nowe plany, projekty? Słoneczko. Bardzo dobrze. Pozytywne nastawienie. Super. Od razu ocieplony ten rozkład. Najbliższa przyszłość, kochani. Dwa miecze. Jakaś decyzja przed Wami do wyboru. Wasze czynniki wewnętrzne. Sprawiedliwość. No, możecie oceniać w tym miesiącu. Oceniać, wymierzać sprawiedliwość. Równowagę w działaniu. Będziecie po prostu osobami sprawiedliwymi w dosłownym tego słowa znaczeniu. Co na to Wasze otoczenie? Znajomi, przyjaciele, rodzina, współpracownicy, pracodawcy? Sześć buław. Wasze obawy bądź nadzieje. Paść buław. Księżniczka buław, a w tradycyjnym tarocie paść. I koniec miesiąca. Jak to się wszystko zakończy? Głupiec. Dla czytania mamy kartę sześć kielichów. Ok. Moi drodzy, energia, którą będziecie emanować w miesiącu marcu, mamy tutaj energię siedmiu buław. Co ona nam mówi? Kochani, siedem buław mówi o tym, że uda Wam się pokonać wszelkie trudności w tym miesiącu. Będziecie mieli naprawdę silną pozycję, tak? Jeżeli ktoś Was będzie w jakiś sposób atakował, będzie Wam w jakiś sposób dokuczał, robił Wam na złość, na przekór, uda Wam się pokonać wszystkie te przeciwności, tak? Losu. Co więcej, kurczę, patrzę na ten zoom tutaj cały czas, nie chcę się wyzoomować.
O, teraz. Widzicie, te buławy są niżej, które atakują, a wy jesteście wyżej. W każdej chwili możecie każdą z tych buław, która was dotyka, atakuje, strącić. To jest też pewien sposób wyznaczania takich granic, tak? My ustalamy z góry zasady, reguły, na co sobie może kto pozwolić, tak? Pilnujemy tutaj tej przestrzeni osobistej, bronimy się przed intruzami, przed osobami atakującymi nas w jakikolwiek sposób, czy to słownie, czy wręcz nawet fizycznie. Siedem buław to jest takie stawianie barier, tak? Takie wyznaczanie granic. Więc tutaj no, nie dacie sobie w kaszę dmuchać. Niech tylko spróbuje was tutaj ktoś strącić z tego wysokiego, czy to stanowiska, czy wysokiej jakiejś pozycji, czy waszej racji. Dacie radę, nie dacie się tutaj pozbawić tego zacnego stanowiska. Dobrze, kochani, obronicie siebie jak najbardziej. Co wam będzie w tym pomagać, bądź przeszkadzać? Pewna blokada, tak? Zablokujecie się troszeczkę na ludzi, będziecie się kurczowo tutaj pilnować sami siebie. Być może chodzi o jakieś finanse, tak? Obronicie się tutaj. Najbardziej mi to wygląda, że swojego stanowiska w pracy, ale może być też, że obronicie swoich finansów, tak? W dosłownym tego słowa znaczeniu, no ponieważ kurczowo trzymacie się tutaj tych pieniędzy, zobaczycie ten król, który siedzi tutaj na tych dynarach, nawet nogami je przetrzymuje, w dłoniach ma denar i myśli ciągle o tych dynarach, więc może chodzić o jakieś pieniądze, tak? Jakieś takie wartości materialne, które chcecie w tym miesiącu ochronić, tak? Ktoś będzie was atakował, ktoś będzie was próbował coś odebrać, coś niesłusznie być może wam tutaj zarzucić, a wy obronicie kurczowo, będziecie się trzymać tutaj tego i nie dacie nikomu cokolwiek wam zabrać. Czym będziecie się kierować? Jakie będą wasze zamiary, jakie działania właśnie? Równowaga, tak? Równowaga w dawaniu i braniu. Żeby nie przedobrzyć w każdą ze stron. Nie być zbyt hojnym, ale też, żeby nie być zbyt skąpym, jak to się mówi, tak? Jest karta, która mówi, że ktoś wyciąga do nas dłoń, prosi nas o wsparcie, a my mamy tutaj z jednej strony wagę, a z drugiej strony naszą dłoń, tak? I musimy tak wyważyć, żeby było wszystkiego w sam raz, żeby jednocześnie nie zrobić nikomu krzywdy, w jakiś sposób dając mu za mało, tak? Ale możemy też komuś zrobić krzywdy, jak dajemy komuś za dużo, tak? Rozpieszczamy go w jakiś sposób, przyzwyczajamy do tego, że zawsze może liczyć na naszą pomoc. Jest taki kanał, nie wiem, czy oglądacie, nie będę wymieniać nazwy, ale na pewno się domyślicie o takim panu, który pomaga osobom bezdomnym. Głośno nawet teraz było na ten temat. I tam jest taki ładny przykład tego, tak, że jeżeli tym osobom takim bezdomnym, biednym, które same nie radzą sobie w życiu, tak naprawdę nie umieją odpowiednio zagospodarować swoim życiem, rozporządzać pieniędzmi, damy za dużo i robimy to w sposób regularny, to ta osoba przyzwyczaja się do tej wygody i wtedy nie zrobi żadnych kroków, żeby sama jakoś wyjść z tej biedy, zarobić pieniądze, tak? Jest przyzwyczajona do żebrania, dodatkowania, do tego, że zawsze w każdej sytuacji ktoś ją wesprze i zrobi coś za nią, tak? I ta karta mówi, żeby tego uniknąć, bo możemy zrobić krzywdę właśnie dając za dużo bądź dając za mało, tak? Więc musi to być wszystko wyważone takie w sam raz, żeby wiedzieć, na ile dana osoba tutaj potrzebuje tego, tak? Więc wy będziecie tutaj w taki sposób sprawiedliwy działać, o czym mówią też od razu przeskoczę wasze czynniki wewnętrzne. Zobaczcie, macie kartę sprawiedliwości, czyli będziecie mądrze, o czym mówi miecz, który trzyma w dłoni tutaj ta królowa. Ten miecz symbolizuje mądrość, tak?
mądre postępowanie, mądre myślenie, analizowanie, a waga symbolizuje równowagę, tak? Sprawiedliwość, wymierzanie sprawiedliwości, ocena odpowiednia, tak? Znowu nie chce mi wyzoomować, ojej, kochany, ja już nie wiem, jak mam podejść do tej kamery, przepraszam Was za to, ale chciałabym w jakiś sposób ją wyczuć i nie wiem, co ja robię źle, że ona mi tutaj nie chce wyzoomować tego, on być może teraz będzie. O, teraz ładnie widać, widzicie, miecz sprawiedliwości i waga. Czyli musimy mądrze podejść do tego, tak? Musimy mądrze ocenić sytuację, musimy być sprawiedliwi, musimy dobrze wszystko przemyśleć, przeanalizować, żeby wydać sprawiedliwy wyrok, tak? I dobrze osądzić daną sytuację lub daną osobę. I znowu, żeby nie zrobić krzywdy, bo w którąkolwiek będziemy stronę przechyli się ta szala, tak? Czyli będziemy albo zbyt surowi, albo zbyt łaskawi. Wtedy może być to niesprawiedliwe do danej osoby i wręcz krzywdzące, tak? To samo mniej więcej, co powiedziałam tutaj na tej karcie 6 denarów. Więc kochane moje skorpiony, będziecie w tym miesiącu emanować taką sprawiedliwością, taką wyważoną, dogłębnie przemyślaną, kierującą się mądrością i sprawiedliwością, tak? Dobrze, co odchodzi do przeszłości? Wydaje mi się, że do przeszłości odchodzą sprawy, które były w jakimś zawieszeniu, stały w martwym punkcie, coś było odwlekane ciągle na inny czas, na inny moment. Wisielec, musicie się zatrzymać, przemyśleć coś jeszcze raz, być może spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, ale to już się zadziało. To już się zadziało. Wy już coś dogłębnie przemyśleliście i już wiecie, co wy chcecie robić. Już macie plan na tą daną sytuację, tak? Tak jak powiedziałam, wisielec to zwłoka, tak? Jakieś przeszkody, ale jednocześnie olśnienie i przepowiedzenie przyszłości, tak? Jakaś przemiana, mądrość. Odnaleźliście jakieś oświecenie, jakąś prawdę wreszcie, tak? Odkryliście. I to już jest za Wami. Więc coś może, co było w zawieszeniu, co musiało dojrzeć, musiało być jeszcze raz przeanalizowane, przemyślane, jest już za Wami. A co macie w głowie, kochane skorpiony? W głowie macie piękną energię Słońca. Czyli bardzo dobrze, ponieważ jesteście pozytywnie i optymistycznie nastawieni do świata, nastawieni do swojego życia. Wierzycie, że wszystkie sprawy ułożą się po Waszej myśli, przejdą gładko, pomyślnie. Słońce to radość, sukces, więc wierzycie, że odniesiecie sukces, tak? Karta Słońca to jest piękna energia, daje takie ciepło, takie pozytywne wibracje całemu miesiącowi. Jeżeli jeszcze Wy, nie dość, że będziecie sprawiedliwi, ale będziecie jeszcze tak pogodni, tak radośni, tak ciepli w swoich osądach, z pozytywną energią nastawieni do tego, to naprawdę piękny miesiąc przed Wami, tak? To może być też planowanie jakiegoś wyjazdu, na przykład do ciepłych krajów, planowanie wakacji, ale bardzo miła, pozytywna, bardzo wręcz serdeczna, radosna, ciepła energia. Bardzo ładnie, kochani. No dobrze. I połowa miesiąca się zbliża, a przed Wami jakaś trudna decyzja. Mamy dwa miecze. Jesteście zblokowani. Nie wiecie, w którym kierunku, że tak powiem, ulokować swoje myśli. Jakiś wybór przed Wami, jakaś decyzja. A musicie ją podjąć, tak? Musicie ją podjąć. Na razie nie wiecie, co zrobić. Nie widzicie wyjścia z tej sytuacji. Nawet robicie taką blokadę, jesteście niedostępni, tak jakbyście chcieli w spokoju to przemyśleć, przeanalizować, że nikt Wam nie przeszkadzał. Te miecze ostrzegają, żeby się ktoś za blisko do Was tutaj nie zbliżał, ponieważ możecie pokuć tymi mieczami, tak? Więc to jest też taka wspólna karta razem z tą siódemką buław, która właśnie mówi o wyznaczaniu granic, tak? I bronieniu siebie. No tutaj musicie ewidentnie podjąć jakąś decyzję. Będzie to decyzja, zaraz dopytamy kart odnośnie czego.
być może tej oceny, być może tutaj sprawiedliwego jakiegoś osądu, kogoś lub czegoś. Co na to wasze otoczenie? Wasze otoczenie, szóstka buław. Czuje się na wygranej pozycji po jakiejś ciężkiej bitwie, po jakiejś ciężkiej batalii tutaj z czymś lub z kimś. Ale sześć buław to jest też działanie, tak? To jest sukces, to jest doprowadzenie spraw do końca pozytywnie, tak? Ktoś może tutaj doprowadzić wasze sprawy bądź swoje do końca. Szóstka buław to jest też pomoc, uznanie, triumf, sukces. Taki zasłużony sukces, za który naprawdę biją nam brawo, tak? Bo żeśmy się naprawdę namęczyli tutaj, żeby to wywalczyć sobie, tak? I to ktoś z waszego otoczenia tutaj będzie no, uznanie w waszym kierunku tutaj kreował, tak? Wasze obawy lub nadzieje. I mamy tutaj pazia buław. Paź buław jest to nowy początek jakiegoś przedsięwzięcia, nowej znajomości, jakiegoś flirtu. Co jeszcze możemy powiedzieć o pazie buław? Kreatywność, tak? Ale to jest to, że też młoda osoba z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, więc może tutaj obawiacie się tej osoby. Kto wie? Młoda osoba, 18-19 lat max. Zazwyczaj jest to dziecko. Jakieś obawy tutaj. Może obawiacie się nowego czegoś, tak? Nowego jakiegoś działania. Kończycie miesiąc głupcem. Karta nowego początku. Zaryzykujecie coś. Zaryzykujecie coś i pójdziecie w nowym kierunku. Pójdziecie w nowe, tak? Co jeszcze mogę powiedzieć o głupcu? No, ryzykowny jakiś początek, tak? Jakieś nieprzemyślane decyzje i takie troszeczkę postawienie spraw na jedną kartę, tak? Wyjdzie albo nie wyjdzie. Tak naprawdę nie wiecie, co was czeka. Czy ta przygoda się zakończy pozytywnie, czy negatywnie, czy mogą być jakieś niespodzianki, jakieś tutaj nieprzewidywalne zjawiska w tej waszej wędrówce, tak? Cały czas kroczycie nad przepaścią i po takim kruchym lodzie, po giętkim gruncie i no, musicie uważać na siebie, tak? Żeby ktoś wam tu nie potknął, podstawił nogi, że się wywrócicie i spadniecie, tak? Bo no, upadek z tej wysokości może zaboleć. Ale ogólnie myślę, że przy karcie słońca mamy też to, co słoneczko tutaj, widzicie? To jest jakiś bardzo pozytywny dla was okres w życiu, nowy początek, coś zaczniecie od nowa. A co? To sobie zaraz zobaczymy. Aha, jeszcze karta tła. Karta tła jest to sześć kielichów, czyli rozmyślanie, rozpamiętywanie przeszłości. Być może spotkacie kogoś z przeszłości, kogoś z dzieciństwa, jakiegoś dobrego znajomego, albo będziecie wracać w rodzinne strony, tam gdzie się wychowywaliście, tam gdzie dobrze się czuliście, no jakieś tutaj jacyś przyjaciele z dawnych lat. Coś tutaj będziecie w tym miesiącu bronić. Ja myślę, że bronić siebie, swoich wartości, swojego stanowiska być może. Karty buławowe są trzy. Karty denarowe dwie. A reszta to arkana wielkie, których macie aż cztery, kochani, w tym układzie, więc sprawy mogą się przeciągnąć nawet do trzech miesięcy, tak? Ale jesteście na wygranej pozycji, nikt tutaj wam nie zagraża. Obronicie siebie, macie silną pozycję, pokonacie wszelkie trudności. Dobrze, to teraz zobaczmy te siedem buław. O co tu chodzi z tymi siedmioma buławami? Król mieczy. Wydaje mi się, że to będą jakieś sprawy urzędowe, być może sprawy sądowe. Król mieczy jest to surowy mężczyzna, ale bardzo mądry, bardzo sprawiedliwy. Więc może to dotyczyć jakichś spraw sądowych, spraw urzędowych, notarialnych. O co chodzi z dwójką mieczy, z tą decyzją do podjęcia? O co chodzi tu?
tutaj z dwójką mieczy. Co to za decyzja do podjęcia? Mamy kartę kapłana, karta wiary. No, tu musicie się może poradzić kogoś, tak? Jakiś doradca musi Wam tutaj pokierować, ale to też jest karta zodiakalnego byka. Jest to karta mówiąca, że siły wyższe się Wami opiekują, tak? Macie szczególną ochronę. Karta wiary, współczucia, tradycji, nauki i dobrego doradcy, więc tutaj macie jakiś dylemat z tym związany. Dobrze, o co chodzi z otoczeniem? Sześć bułek. Cztery buławy, czyli to jest dom rodzinny, czyli otoczenie będzie Wam tutaj kibicować, gratulować, ktoś z rodziny, tak? Teraz zobaczmy 6 denarów. Królowa mieczy. Czyli znowu się pojawia jakaś osoba z trygonu powietrza, tak jak tutaj jest ten król mieczy, bliźnięta waga wodnik. Tutaj może być kobieta po 45 roku życia, ale królowa mieczy to też jest ocena, tak? Ocena i kierowanie się mądrością, intelektem, oceną taką, sprawiedliwą oceną faktów, tak? Obiektywne spojrzenie na niektóre sprawy. Ta kobieta może się wydawać chłodna, to może być Wasza matka albo teściowa też tutaj, tak? Ale to są Wasze działania, to są Wasze działania, czyli po prostu musicie, no znowu podkreślę, jasno ocenić sytuację, mądrze podejść do całej sytuacji, bardzo obiektywnie tutaj zadziałać i sprawiedliwym być, tak? Być sprawiedliwym, żeby nie zaszkodzić albo w jedną, albo w drugą stronę. Dobrze, kochani, i teraz zobaczymy jeszcze, co Wy macie tutaj w głowie, to słoneczko. Chociaż jego bym tu wolała nie ruszać, słońce, zobaczcie, z głupcem, tak? Czyli albo jakiś nowy początek, albo planowanie dziecka, też tak może być, że może być planowanie dziecka. Może się dziecko pojawić, na tego głupca teraz wyjaśnijmy, bo to słońce jest związane z głupcem, czyli pozytywny nowy jakiś początek. Mamy dwie karty dziecka. Karta słońca też mówi o ciąży, o dziecku i karta głupca też mówi o dziecku, więc może tu chodzić właśnie o to, że planujecie dziecko być może. A decyzję musicie podjąć z współmałżonkiem. Też tak może być. A rodzina jak najbardziej chciałaby, żeby może to dzieciątko było, bo tutaj w karcie tła też, zobaczcie, ja tak nie powiedziałam, ale to też jest karta dzieci, dzieciństwa, sześć kielichów. Jest też karta dzieci, czyli już macie cztery karty związane tutaj z ciążą, z dzieckiem. Głupiec, as buław, czyli potencjał, aktywność seksualna, zapłodnienie. Kochane skorpiony, uda Wam się. Te skorpiony, które planują ciążę, które chcą mieć dziecko, uda Wam się jak najbardziej. Dojdzie do zapłodnienia, będzie nowy początek, stworzycie nowe życie. Te Wasze obawy tutaj właśnie o to dziecko, to jak najbardziej, tak? Czy uda się, czy nie uda. Dom, rodzina i tutaj obiektywne takie spojrzenie na te sprawy. Wszystko już się wyjaśniło. Dobrze, moi kochani. Oczywiście dla niektórych, tak? No bo nie mamy wszyscy idealnego życia takiego samego, więc dobierzecie tutaj już, dopasujecie karty do swojej sytuacji życiowej. Kochani, zobaczymy jeszcze, jaka afirmacja dla Was. Poproszę o piękną afirmację dla zapłodnionych skorpionów. Mam. Już patrzę. Potrafię poradzić sobie z każdą sytuacją. Przepięknie. Stanowię jedność z potęgą i mądrością wszechświata. Przyjmuję tę moc i bez trudu potrafię walczyć o to, co mi się należy. Widzicie, kochani? Piękne podsumowanie tej karty siedmiu buław, tak? Która była tutaj na początku rozdania Waszej energii. Potrafię walczyć o to, co mi się należy. Piękna afirmacja.
Dobrze, moi kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca marca, żeby wszystkie Wasze plany, Wasze założenia, przemyślenia ułożyły się po Waszej myśli, żeby się spełniły wszystkie Wasze marzenia. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście na kanale, że oglądacie moje filmiki. Pamiętajcie, jeżeli nie rezonuje czytanie, nie bierzcie go pod uwagę albo sprawdźcie jeszcze ten znak ascendentalny, może tam znajdziecie jakieś informacje bliższe swojemu sercu, swojej sytuacji życiowej, tak? A teraz, cóż, zapraszam Was na kolejne filmy, bądźcie ze mną, piszcie komentarze, ja je wszystkie czytam, jestem Wam za nie wdzięczna, wiem wtedy, że czekacie na czytania i daje mi to takiej motywacji, żeby usiąść, poświęcić te kilka godzin, zrobić nagranie. Dziękuję Wam za to bardzo i pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia na kolejnych filmach.